Tak szczerze mówiąc, jak ja prowadzę dwa razy w tygodniu spotkanie, to mi jest zdecydowanie lepiej samemu inwestować, prawda? Bo spotykam ludzi, jesteśmy w jakiejś grupie, bo jestem ogólnie bardzo mało systematyczny, powiem ci. Nienawidzę wstawać. Tutaj jest spotkanie BNI, ja przed chwilą byłem. 7 rano trzeba być tu. Spóźniłem się na pierwsze spotkanie, tak? Po prostu no, nie cierpię tego. Ale podejrzewam, że się i tak zapiszę tu, właśnie po to, żeby oni mnie ustawili, tak? Żeby trochę mnie... I tak samo jest z ludźmi, wiesz, no ludzie mnie ustawiają tego, nie oczekują, że ja będę, że ja im pokażę te spółki. Jak już je pokazuję, no to ja, to są te same spółki, które ja wybieram. Te same, dokładnie. Ja nie robię jakiegoś drugiej analizy dla siebie, nie? I teraz gdybym był zostawiony z tym sam, no to wyobraź sobie takiego człowieka jak ja, nie? Mam swój dom, 7 metrów mam do biura swojego, mogę wstawać kiedy chcę, pracować kiedy chcę. Rzeźnia po prostu, tak? To tak naprawdę nie da się czegoś takiego utrzymać w ryzach przez dłuższy czas. Tym bardziej, że mamy 7 pracowników w tej chwili. Kasia, która jest pod Krakowem, jest Arek, który jest pod Poznaniem, jest... Przed chwilą dzwonił do mnie księgowy Marek, który też wpada do biura raz na tydzień, raz na dwa tygodnie czasami. Jest Andreas, który robi instalacje w całej Polsce. Wpada raz na tydzień do biura. Tak? Ja tych ludzi praktycznie nie widzę dosłownie. Jest Tomek, który zatwierdza ćwiczenia, którego nigdy nie spotkałem w życiu. I tak to ogólnie wygląda. Także moich klientów też w ogóle nie spotkałem nigdy w życiu, prawda? Ale mimo wszystko ten fakt, że muszę się z nimi spotkać, że muszę to przygotować, jest super dla mnie mobilizacją. Dla mojego własnego inwestowania. To jest bardzo dobre. I najprawdopodobniej się do BNI ja zapiszę z tego względu, nie? Żeby oni mnie budzili o 6 rano we wtorek, żebym spotkał ludzi, pogadał, wyluzował się, tak? Żebym wyszedł z tego swojego takiego... Bo jednak ja jestem techniczną osobą bardzo, nie? Jestem bardzo łatwo wpadam w takie kanały jak informatyczny czasami, nie? Że on po prostu jest tak zamknięty, staje się taką osobą strasznie zamkniętą gdzieś tam w tym monitorze i bardzo dobrze jest wyjść do ludzi. Już jestem zresztą w jednym towarzystwie biznesowym, i ono jest w piątek i myślę, że taki wtorek, jak sobie dołożę, to mi na pewno dobrze zrobi. Więc też na pewno po to robię, nie? No i druga rzecz, wiesz co, bo ludzie tak myślą, nie wiem skąd to się bierze. Myślę, że się bierze stąd, że jesteśmy bombardowani takimi newsami typu na Forexie zarobisz tam 500%, 1000%, tutaj milionerem się staniesz. Największa grupa osób forexowych, jaką znam na Facebooku, liczy około 17-18 tysięcy ludzi. I nie znam tam osobiście jednej osoby, która stabilnie zarabia na tym rynku. A pytałem, tak? Mówiłem, ok, ja wam pokazuję swój statement, pokażę wam swój statement z iluś tam lat, ale proszę, żeby jedna osoba od was mi też pokazała. I w końcu za drugim razem, po iluś tam dniach, zgłosiła się jedna osoba z tych 17 tysięcy. No to bądźmy optymistami, powiedzmy, że 10 osób zarabia na te 17 tysięcy, tak? A pompowani są miliony tutaj, tutaj miliony, tam milion, prawda? Prawda jest taka, że największy fundusz Warrena Buffetta, Berkshire nazywa się, największy fundusz na świecie, istniejący od 1941 roku, ma wyniki na poziomie niecałych 20% rocznie. I to jest coś, co ja mogę ludziom obiecać, tak? Że okej, jeżeli będziesz dobry, systematyczny, bez większego ryzyka, to jest też ważne, nie? Że my nie ryzykujemy dużo, bo mamy zawsze zabezpieczony kapitał stop lossami. Może zarobić rząd wielkości 10, 15, 20, 20 paru procent. Są oczywiście też geniusze, jakieś tam opcje kupują i tak dalej i zarobią 50, ale nikt nie zarobi 100%, 200 rocznie. To jest po prostu niewykonalne. No i tyle, tak? Więc skoro tak jest, skoro ja też zarobię te paręnaście procent, no to... Musiałbym mieć kilkadziesiąt milionów na giełdzie, żeby się z tym czuć tak zupełnie komfortowo, prawda? Mam rodzinę, parę samochodów, dom i tak dalej, biuro, pracowników. Myślę, że rozrobiłem najlepszą rzecz, którą mogłem zrobić, prawda? Czyli rzuciłem jak gdyby taki zwykły etat po to, żeby... Okej, ludzie za to płacą, ale wiedzą za co, prawda? Wiedzą, że ja jestem całkowicie temu poświęcony, nie robię nic innego w życiu, analizuję te spółki, tworzę oprogramowanie. W tej chwili tłumaczymy parę też szkoleń obcokrajowców, których gdzieś tam namierzyłem, którzy są naprawdę geniuszami według mnie, programują, bardzo poważnie testują systemy. To nie jest takie coś, co spotykamy często w książkach, nie? Że książka nam powie, tutaj gdzieś tam kup powyżej jakiejś średniej. Tak? To są w większości niestety kompletne bzdury albo jakieś tam pół niedopowiedzenia, prawda? Natomiast jak ja dostaję system, który jest przetestowany na danych historycznych przez program, dobrze napisany przez informatyka, dobrane są odpowiednie zakresy danych, tych testów jest wiele wykonanych, no to ja mam niemalże pewność tego, że ten system będzie działał przynajmniej przez jakiś czas. I z takimi ludźmi też współpracujemy, także myślę, że to jest bardzo duża wartość dla ludzi, nie? Że ja jestem sfokusowany w 100% na akcji amerykańskiej.